druga zmiana statutu. Czy w tej sprawie także zgłosowanie na 70? Bardzo proszę Panią. Ale nie, nie, tutaj, tu, jeżeli coś, to tu. Nie ma wysokacza, rozumiem. Czyli tak, został ustalony termin, nie był ustalony termin poprawki. To tu nie jest pisane, no. Dobra, czy w tej... Aha. To jest dobrze, tu ustalam cenę zgłoszenia autopoprawek na 6 lutego godzina 15, tak? To będzie... A 7 lutego poprawka. Okej. Dziękuję. Proszę Państwa, zmiana statutu druk nr 11123. Mamy odstąpienie drugiego, wniosek o odstąpienie drugiego czytania. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Tak? Tak. Nie było. Możemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Rozumiem, że pomoc do Pana radnego swojego. Już w porządku? Jeszcze nie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych potrzebuje chwili? Dziękuję, zamykamy, proszę wynik. Głosować w 29 za odstąpienie, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, 7 osób nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że odstąpiło od drugiego czytania. Czy w tej sprawie były jakieś poprawki? Nie było. W takim układzie nie ma poprawek, podajemy projekt pod głosowanie. Proszę o zajęcie miejsc, głosujemy. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu do druku 1123. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy posiedzenie. Głosowaliśmy. 34 za, brak przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada podjęła tę uchwałę w sprawie zmiany statutu. Kolejna